jak poradzić sobie z tego pola startowego. Janusz Kołodziej, Protasiewicz, Kulicki, Johnson, Kołodziej, rozpoczęty wyścig, dziewiąty, zielonuzanie, moment startowy wygrywają. Szeroko wynosi się Protasiewicz, zablokował Kołodzieja, dołączył do Protasiewicza, radząc sobie przy krawężniku z atakującym Skórnickim Andreas Johnson. No i zielonogórzani Rafał Błonie w prowadzeniu. Kapitalną robotę przy powstrzymaniu rozpędzonego po zewnętrznej Janusza Kołodzieja zrobił Piotr Protasiewicz na tym pierwszym łuku. On jakby miał oczy dookoła głowy, spodziewał się, gdzie może być po dobrym starcie Janusz Kołodziej. Pojechał tam, pojechał szerzej, zablokował Janusza Kołodzieja, no i ułożył cały wyścig, ułożył go, bo wyścig żółto-biało-zielony, powiem, po raz pierwszy nie wygra tego wyścigu, a nawet punktu, nawet nie zdobędzie Janusz Kołodziej, a za plecami Piotra Protasiewicza do mety w wyścigu dziewiątym przyjeżdża Andreas Johnson i zielonogórzanie wygrywają podwójnie. Jest to pierwszy podwójnie wygrany wyścig przez którąś z drużyn w tym spotkaniu. 3 punkty Piotr Protasiewicz, 2 punkty Andreas Johnson, 1 punkt Adam Skur.